Gmina Przemęt przygotowała propozycję dla seniorów. Jeszcze w styczniu powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ostatnio zakończony projekt artystyczno-kulturalny Sztuka Puka pokazał, że w seniorach tkwi ogromny potencjał i chęć poznawania nowych dziedzin. Ci ludzie dysponują wolnym czasem i chcą go zagospodarować jak najlepiej, rozwijać swoje pasje, umiejętności, a także poznawać zupełnie nowe. Być może właśnie uczestnicy projektu Sztuka Puka będą trzonem nowo powstającego uniwersytetu. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz wicedyrektor placówki zapraszają do zgłaszania się wszystkich, którzy chcą zapisać się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta propozycja jest bardzo ciekawa. Planujemy dla nich właśnie wykłady, seminaria, później planujemy utworzyć może sekcje, jeżeli będzie taka potrzeba, może być to sekcja kulinarna, sportowa, sekcja bridge'owa czy komputerowa, to zależy od ilości uczestników. Widzę, że zainteresowanie jest pokaźne. Seniorzy w gminie Przemęt oprócz tego, że są ważni, to są również bardzo aktywni. Na terenie gminy działa kilka kół emerytów, rencistów i inwalidów i tam są właśnie w tych kołach skupiają się nasi seniorzy. Spotykają się, organizują wspólne imprezy, wspólne wyjazdy i widać chęć aktywności wśród tych właśnie osób. Dlatego pomysł na to, aby w gminie Przemęt przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece utworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli stworzyć możliwość tym osobom, osobom starszym, seniorom, seniorom w różnym wieku, bo tutaj nie mamy żadnego limitu wieku, nie zakładamy, możliwość spotkania się, możliwość uczestnictwa w ciekawych spotkaniach, wykładach, dowiedzenia się czegoś i realizacji swoich pasji.